Muzeum na Kółkach to podróżująca wystawa edukacyjna, która na szeroką skalę przybliża historię polskich Żydów i przywraca pamięć o lokalnych społecznościach. W tym roku jej trasa wiedzie przez 11 miejscowości w 5 województwach, między innymi śląskim. W najbliższy weekend wyjątkowe muzeum pojawi się w Świętochłowicach. Co warto zobaczyć, sprawdzała Magda Sieńcewicz. Społeczność żydowska stanowiła bardzo ważny element w kształtowaniu kultury, gospodarki i tego wszystkiego, co wpływało na budowanie społeczności. Teraz możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego ważnego elementu historii. Już w sobotę, 9 lipca, na parkingu przed Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zatrzyma się Muzeum na Kółkach. Muzeum na Kółkach to projekt Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które podróżuje po Polsce, odwiedzając mniejsze miejscowości, dając szansę spotkania się z kulturą żydowską. To muzeum jest bardzo specyficznym projektem, bardzo interesującym, ponieważ mieści się w podróżującym pawilonie przeszklonym, który będzie otwarty dla zwiedzających. Wyruszyło z Warszawy i odwiedziło już kilka miejsc w Polsce. Teraz dotrze na Śląsk, ale w programie mającym na celu przywrócić pamięć o górnośląskich Żydach zaplanowano także inne atrakcje, m.in. w pobliskim Chorzowie czy Bytomiu. Bardzo uważam ciekawy pomysł, który mógłby być realizowany w bardzo wielu innych wymiarach i w innych aspektach w odniesieniu do innych dziedzin. No, wydaje się, że jest to taki czynnik, który powinien budzić zainteresowanie nie tylko mieszkańców tego miasta Świętochłowic czy najbliższego otoczenia, ale sądzę, że na całym Śląsku jest świetna okazja, żeby w ramach tego weekendu znaleźli się ludzie, którzy chcieliby nieco bliżej zapoznać się z tą kulturą żydowską. Będzie to możliwe przez kilka dni, od soboty do wtorku. Wystawa na Kółkach czynna będzie w godzinach od 10 do 17. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują jednak zapisy.